Cześć, Leszek Falisz, firma Limagren Polska. Witam Was serdecznie z pięknego powiatu mogileńskiego. Jesteśmy na pograniczu Pałuk i Kujaw, a dzisiejszym tematem spotkania jest słonecznik. Słonecznik jest rośliną, która zdobywa coraz większe uznanie i zainteresowanie wśród polskich rolników. Dlatego też coraz częściej zadajecie pytania odnośnie uprawy słonecznika. Jaki jest odpowiedni termin? Na co zwracać uwagę przy uprawie słonecznika? A zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Was słonecznik będzie takim gatunkiem, która po raz pierwszy trafi na Wasze pola. Jesteśmy w lokalizacji i na gospodarstwie, w którym również słonecznik będzie gościł po raz pierwszy. Podczas kolejnych spotkań będziemy chcieli też Państwu przedstawić odpowiedzi na pytania dotyczące nawożenia, dotyczące ochrony, jak i również innych zagrożeń związanych z chorobami słonecznika. Ale dzisiaj jest 27 kwietnia, zaczynamy siew słonecznika. I często wielu z Was zadaje nam pytania na naszych profilach lub naszym kolegom, jaki jest odpowiedni termin siewu, jaki jest odpowiedni przedplon, jaką odmianę wybrać. Generalnie rzecz mówiąc, słonecznik lubi stanowiska żyzne, jak większość roślin, ale też wiemy, znając życie, że słonecznik najczęściej trafi na stanowiska lekkie lub bardzo lekkie. Pamiętajmy, że takie stanowiska, takie pola muszą być w odpowiedniej kulturze i to, co jest ważne, muszą spełniać odpowiednie pH. Jesteśmy na polu 7 hektarów. Jest to stanowisko klasa gleby od 4 do 5 z przewagą 5 klasy. pH jest w granicach 6,4-6,5. Także jak sami widzicie, jest odpowiednie. Wielu z Was na pewno będzie zadawało pytanie, 5 klasa, na pewno tutaj się nie uda, co ten człowiek wygaduje. Ale też chciałem Wam powiedzieć, że jako ciekawostkę będziecie mogli również śledzić, że słonecznik tutaj na tym polu będzie w warunkach nawadniania, także będziemy mogli zobaczyć, jak słonecznik reaguje na nawadnianie w naszych warunkach. Odnośnie stanowiska musimy również pamiętać, że słonecznik idealnie sprawdza się na słabszych stanowiskach, z tego względu też, że tworzy głęboki, palowy system korzeniowy. Dlatego to jest też ważne, abyśmy zadbali nasze stanowiska, żeby, jeśli jest to możliwe, żeby nasze stanowiska były zgłęboszowane. Najlepszym przedplonem dla słonecznika są rośliny okopowe, głęboko korzeniące się, oczywiście motylkowe, stanowiska zbożowe i kukurydziane. Myślę, że słonecznik będzie takim idealnym łamaczem podozmianów w przypadku stanowisk po zbożach i po kukurydzy. Ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, jest to roślina, która wytwarza głęboki, palowy system korzeniowy. Dlatego to jest bardzo istotne, kiedy następną warunki niedoboru wody, kiedy przyjdzie stres suszy i kiedy takie stanowisko będzie zgłęboszowane, roślina wytworzy bardzo silnie głęboki system korzeniowy, a to na pewno spowoduje to, że będzie miała lepsze możliwości korzystania z wody, która jest w tych głębszych częściach gleby. Jeśli mamy, tutaj mówimy o stanowisku, jeśli mamy wybrane stanowisko, jeśli zrobiliśmy wszystko, żeby to stanowisko dobrze przygotować, kolejnym pytaniem jest, jaką odmianę dobrać. Tutaj musimy albo zwrócić uwagę na wczesność. Słyszałem albo ostatnio w rozmowach z rolnikami, albo z innymi osobami, usłyszałem takie stwierdzenie, że wczesność słonecznika w ogóle nie ma znaczenia, jeśli chodzi o warunki polskie. Nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem. Uważam wręcz, że wczesność jest to kluczowy czynnik przy wyborze odmiany. I w warunkach polskich najważniejsze jest to, aby wybierać odmiany segmentu słonecznika od segmentu bardzo wczesnego i wczesnego. Co to znaczy? Chciałbym tutaj zrobić porównanie, bo często w naszych materiałach porównujemy wczesność słonecznika do kukurydzy, żeby troszkę rolnikom uświadomić, co to znaczy wczesność słonecznika. Odmiany bardzo wczesne w porównaniu do wczesności kukurydzy to są, porównując to do kukurydzy, to są odmiany dotyczące kukurydzy VO220-230. Natomiast jeśli mówimy o słoneczniku segmentu grupy wczesnej, jest to segment kukurydzy w porównaniu VO240-250. Tylko takie odmiany gwarantują wysoki plon, jak i również bezpieczeństwo podczas zbioru,
gdzie również wilgotność zbioru jest bardzo istotna. Pamiętajmy, jeśli mamy idealne warunki polskiej złotej jesieni, kiedy te warunki we wrześniu są sprzyjające, oczywiście ta wczesność jest tutaj, to praktycznie można powiedzieć, wtedy każda odmiana się udaje, ale pamiętajmy o tym, że jesień potrafi też być bardzo wilgotna, mogą być niesprzyjające warunki i właśnie takie warunki i zły dobór odmiany pod kątem wczesności spowoduje, że ta odmiana nie będzie nam dochodziła, wtedy będziemy mieli większą wilgotność podczas zbioru, a to również wpływa na czynniki związane z kosztami, a jak wiemy, te koszty musimy trzymać w ryzach. Kolejnym pytaniem było, kiedy jest odpowiedni termin siewu kukurydzy. Wielu z Was, albo już słyszałem, że słonecznik siejemy już, pierwsze słoneczniki już były wysiewane 2 tygodnie wcześniej. Tak jak wspomniałem, dzisiaj jesteśmy w powiecie mogileńskim, jest 27 kwietnia. I bardzo istotną jest również temperatura gleby na głębokości siewu. To jest tak samo ważne jak przy kukurydzy. Pamiętajmy, że słonecznik jest rośliną ciepłolubną. Ta gleba musi być nagrzana. Takim optymalnym terminem siewu odnośnie temperatury, kiedy sprawdzimy to na głębokości siewu, ta temperatura powinna wynosić między 8 a 10 stopni. Pamiętajmy, że słonecznik jest rośliną ciepłolubną i taka nagrzana gleba powoduje to, że słonecznik ma bardzo dobre, optymalne warunki do wzrostu. Jeśli zapewnimy to, to słonecznik będzie nam wychodził równomiernie, szybko, co również przełoży się później na idealny wzrost w późniejszych fazach, a to jest kolejny czynnik, który będzie gwarantował wysoki plon. Szanowni Państwo, macie również wiele pytań związanych z nawożeniem, z ochroną, ale na te pytania postaramy się Państwu odpowiedzieć podczas kolejnego spotkania. Już dzisiaj chciałbym Was zaprosić, że moim gościem na kolejnym spotkaniu będą koledzy z firmy K+S i będziemy mogli porozmawiać na temat nawożenia w słoneczniku. Dzisiaj bardzo dziękuję, wszystkim życzę bardzo powodzenia i powodzenia z tą ciekawą rośliną, jaką jest słonecznik i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Leszek Falisz, Lima Gren Polska.